tojestbox.pl. Sponsorowane przez Bilo Poland. Dzisiaj z Andrzejem Wasilewskim, największym polskim promotorem, chyba nadal taki tytuł pan dzierży. To jest niesamowite, jak się czyta komentarze w internecie, to jest pełne spektrum o panu. Od diabła, który jest tutaj największym złem polskiego boksu, po zbawiciela boksu. Jak pan reaguje na takie komentarze, które są zupełnie skrajne? Ja przyznam szczerze, że ja też mam w sobie, że tak powiem, kilka postaci. Jedną z nich jest to, że bardzo mi przez wiele, wiele lat zależało na rozwoju polskiego boksu. Aż tak, że się dawałem wciągać, daje się dalej wciągać często w jakieś dyskusje, kiedyś na jakichś tam portalach, dzisiaj to jest Twitter. Oczywiście, że w większości razy niepotrzebnie, ale to jest po pierwsze trochę emocji, po drugie też takie trochę taka moja zaczepliwość, że jak wydaje mi się, że w czymś ktoś nie ma racji, nawet anonimowy jakiś kibic czy kolega z internetu, to ja jednak odpowiem, mimo że pewnie nie do końca powinienem. Ale tak już trochę zadziorny jestem i nikt nie jest bez wad, tak? Natomiast ja myślę, że przede wszystkim pewne rzeczy oceniać z większej perspektywy. Bo jak się patrzy na jakąś kolejną galę, czytam beznadziejnie undercard. Okej, ja też uważam, że jest słaby w jakiejś tam gali. Tylko ja rozumiem dlaczego. Bo wiem, jaka gala jest następna, jaka była poprzednia. Wiem, jakie są możliwości finansowe. No, jeżeli ktoś planuje coś, jakiś projekt prowadzić przez dłuższy czas, no to niestety musi widzieć dłuższy odcinek czasowy, a nie krótki kawałeczek jeden. Jeżeli ktoś inwestuje w jakiejkolwiek branży w coś pieniądze, to też raczej powinien myśleć o perspektywie przynajmniej średnioterminowej, a nie tylko co jest jutro czy za dwa tygodnie. I tak dalej. Z całą pewnością część tych głosów, jakim to jest ten diabłem, gdzieś powoduje czasami jakąś refleksję, a może jednak rzeczywiście w czymś ktoś ma rację, bo gdzieś się zapędziliśmy, gdzieś czegoś nie rozumiemy. Może człowiek w biegu po prostu czegoś nie widzieć, tak? I parę razy się tak zdarzyło, że gdzieś dyskutując na przykład na Twitterze z zupełnie anonimowym dla mnie człowiekiem, być może jakimś człowiekiem, którego na co dzień znam, bo ja myślę, że część tych ludzi my się znamy, tylko że oni się nie przyznają do tego, występują pod innymi nickami. Być może czasami gdzieś naprawdę się zdarzało, że ktoś miał rację. Czasami podpowiedzi jakichś walk, jakiś par. Korzystaliśmy z tych informacji. To nie jest tak zupełnie, że można wrzucić tak samo te porady czy komentarze wszystkie do jednego worka. Jedne są bardzo mądre, jedne są mądre, jedne są średnie, jedne są głupie, jedne są po prostu wredne. No, pamiętam artykuły, na przykład, nie będę już miał teraz portalu, lata minęły, zapomnieliśmy sprawę, dam przykład. Że Andrzej Wasilewski na pewno stał za ustawieniem sędziów przeciwko Royowi Johnsonowi, przeciwko Pawłowi Gorzewskiemu, żeby kończył się Roy wygrał. No i teraz ktoś to napisał, nie mam żadnego pojęcia, jak to się odbyło. Myśmy do tej gajdy płacili prawie $250,000 przez to, że Dawid Kostecki poszedł do więzienia i nikt nie zajmował się żadnymi sędziami, komu to przez myśl nie przeszło. I z Royem Johnsonem Juniorem, jak widać w historii, się nic dalej nie mieliśmy wspólnego, więc po prostu jakiś kompletny absurd. No ale internet pozwala pisać różne rzeczy i to nie tylko anonimowo na Twitterze czy w komentarzach, ale nawet na artykuły na dużych portalach tak branżowych. Trochę się już z tym przyzwyczaiłem. Ja myślę, że powinno się, jeżeli chcecie kogoś w ogóle oceniać, to powinno się wziąć odcinek iluś tam, w naszym przypadku, na 100 lat, a nie co będzie za tydzień, czy co było tydzień temu. To czym się szczycimy, to przepraszam, znowu prowokacyjnie powiem, żadna grupa, nawet się do nas zbliżyć nigdy nie mogła i się pewnie niestety nie zbliży. Organizacje pierwszej walki o Mistrzostwo Europy, pierwszej walki o Mistrzostwo Świata, organizacje wygrywanie przetargu z Donem Kingiem. To są takie rzeczy, z których jesteśmy bardzo dumni. To nie jest kwestia chwalenia się, tylko naprawdę jesteśmy zagodni. To są takie kamienie milowe w naszej działalności, ale wierzę też, że i w polskim boksie, gdzie oczywiście, że było dużo bardzo fantastycznych wydarzeń bez naszego udziału, typu na przykład wspaniała gala Kliczko Tomasz Adamek, myślę, że chyba najlepsza gala w historii Polski, otwarcie stadionu, pierwsza gala taka na stadionie, pierwszy pay-per-view, tylko trzeba pamiętać, że tę galę organizowali Niemcy z Amerykanami, a nie my Polacy. Nie polska telewizja to płaciła, płaciło za to RTL niemiecki. Więc ciężko porównywać gale z małego miasta w Polsce do gali Kliczko, czy nawet do gal, które się odbywają z ogromnym poparciem jednej ze stacji telewizyjnych, gdzie pewnie rachunek finansowy nie do końca jest ważny. No, trzeba mieć większy jakby zakres wiedzy i informacji i widzieć jakąś koncepcję. My na przykład najbliższą galę organizujemy mimo kleszu, mimo zderzenia z Joshua Powiedzkinem, które też żeśmy te prawa przy ogromnym zrozumieniu i zainteresowaniu szefostwa TVP Sport pomogli, że tak powiem, zakupić TVP Sport.
Dlatego, że po prostu Kamil Szymeta musi boksować. My byśmy bardzo chętnie do Galeb przyłożyli. Ja bym bardzo chętnie pojechał do Londynu na Joshua, powiedzmy, gdzie mam piękne zaproszenie w drugim rzędzie i tak dalej. Następnie mamy potężny konflikt z datą 10 listopada. No, nie nasza wina, że wielka federacja czy wielka firma robi, czy rusza, przepraszam za brzydkie słowo, robi, rusza z kolejną edycją turnieju, gdzie Krzysiek Głowacki będzie walczył 10 listopada w Chicago. My robimy co możemy, żeby nasz 10 listopada planowany w Gliwicach był przeniesiony. Niestety nie bardzo nam się to udaje. Imprez jest coraz więcej, hal jest jednak nie za dużo. No i z umową problem, tak? I ktoś powie, no, że na przykład nie włożyliśmy 100% energii czy pieniędzy w coś tam. No tak, bo mamy coś jeszcze obok tego. I teraz można powiedzieć, okej, robicie za dużo tych gal. Róbcie 3 rocznie wielkie na przykład. No tak, ale jaki sponsor będzie płacił utrzymanie drużyny, jak 3 razy w roku będzie gala? Najczęściej są wymagania minimum 6-7 razy. Musi być w miarę regularność. I tak dalej. Ktoś powie, to po co wam ci sponsorzy stali? No po to, że te wyśmiewane pensje w internecie są absolutnie niezbędne do tego, żeby większość zawodników musi mieć podstawę jakieś na chleb, bo nawet boksują 4-5 razy w roku. Nawet zakładamy, że im dużo zapłacimy za te walki. Przecież młodzi mnie te pieniądze wydadzą. No nie oszukujmy się. Dostanie młody człowiek więcej pieniędzy, to kupi jakiś tam stary samochód czy coś tam. No, zawsze się na coś znajdzie pieniądze, żeby wydać. I za chwilkę po prostu nie przyjdzie na trening, bo z końca Polski będzie na pociąg. Więc no, absolutnie, i to jest właśnie kolejny przykład. Z jednej strony absolutnie są argumenty, że zawodnicy są rozpuszczani, rozpieszczani. Pewnie trochę tak jest, że nie do końca tak szanują same walki. Pewnie trochę tak jest. Ale z drugiej strony, jak próbowaliśmy tego nie robić, to się okazało, że zawodnicy przestali przyjeżdżać. No, i to jest wieczny problem. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, jak już tak poszliśmy w tą stronę, że środowisko boksu olimpijskiego też jest bardzo zmanierowane. Dlatego z ogromną przyjemnością się rozglądamy za pięściarzami czy za sportowcami, na przykład z K1, z tajskiego boksu. Jest to zupełnie inne podejście. To są pasjonaci, to są ludzie, którzy marzą o tym, żeby robić to, co robią. Często pracują dodatkowo? Prawie zawsze. Zresztą ten mit, który ostatnio nasz kolega ze Stanów Zjednoczonych tam pokazywał trochę złośliwie, że przeciwnik Włodarczyka pracuje. Przecież tam 90% pięściarzy pracuje. Nasi pięściarze, jak wjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, to najczęściej są szokowani, bo i tak jadą z opiekunem, i tak mają wykupiony bilet, zapewnione jedzenie, zapewniony transport, włożenie na miejscu, gymy zorganizowane, wszystko organizujemy, tak? Bo tak powinno być, B, bo ci chłopcy by się pogubili, no, gdzie oni w Nowym Jorku to sami zorganizowali, mając tam 19 czy 20 lat. Natomiast jak ktoś posiedzi w takich Stanach Zjednoczonych i zobaczy, że zawodnicy, często nie najgorsi, nie mistrzowie, płacą za wyjście do gymu, płacą za wypożyczenie rękawic, płacą za trenerowi za podtrzymanie tarczy, tak? No przecież to są realia. To trzeba zapytać Grzesia Proksę, trzeba zapytać, nie wiem, naszych zawodników różnych. To nie jest tak, że my jesteśmy tym diabłem, który w Polsce to tak źle wszystko robi. To nie jest tak, to co czytam w internecie, to w ogóle śmieszne, bo to są nowe narzędzia. Zawodnicy bardzo chętnie krzyczą, skarżą się w internecie, myśląc, że w ten sposób coś uzyskają, bo na nas nacisną. No właśnie, mogę o to zapytać, bo dużo informacji tu Pan przekazał, a chciałem zapytać może właśnie o tą sytuację Lunowskiego, która ostatnio była dosyć głośna. I tutaj, tak jak Pan mówi, często Pan dyskutuje w internecie, ale zazwyczaj jest Pan bardzo stonowany i tak dalej. Tu mam wrażenie, że Pana to mocno poruszyło, bo już nawet było grożenie pozwem sądowym. W pewnym momencie, no, tak jakby, nie wiem czy wszyscy słuchacze wiedzą o co chodzi, Runowski został zwolniony z kontraktu, prawda? Nie? Mówi w każdym razie, że przestał dostawać to stypendium, które wcześniej miał i nie zgodził się na walkę z Syrowatką, powiedział, że za mniej niż 40 tysięcy nie wyjdzie. Poinformował również, że jego ręka lub palec, już nie pamiętam dokładnie, jest kontuzjowany. No i tam kilka innych zarzutów też mówił, między innymi, że musieli jego sponsorzy zapłacić za którąś walkę i tak dalej, i tak dalej. Jak to w tej chwili wygląda faktycznie? Więc po pierwsze, chyba byłoby dla wszystkich lepiej, dla czegoś środowiska bokserskiego, żeby jednak o tych takich szczególnych przypadkach jak najmniej mówić, bo to jest tylko pożywka dla przeciwników boksu, dla takich niedzielnych kibiców, którzy chętnie sobie coś skomentują w lewo czy w prawo, a tak naprawdę ani nie zainteresują się faktami głębi, ani nie ma to tak naprawdę dla nich większego znaczenia. Ja odpowiem jednym zdaniem. Podpisując za mnie kontrakt, zawodnik X, chyba z 5 lat temu, przez 5 lat dostawał pensję. Między innymi za to, że się stawiał do pracy. Jego pracą, zgodnie z ustaleniami, jest miejsce, w którym ja jako jego promotor wskazuję mu system pracy, który ma wykonać. Trener, który jest naszym trenerem, prowadzi na co dzień zajęcia i oczywiście jesteśmy w kontakcie.
i cały czas informacje są wzajemne. Dobry szparing, gorszy szparing, lepszy, gdzie robi postępy, nie robi, spóźnia się, nie spóźnia, przyjechał za ciężki, przyjechał za lekki, nie dojechał na trening, w ogóle nie przyjechał, nie biorę telefonu. Ja teraz nie mówię o jednym zawodniku, czasami o kazusach, które się zdarzają. Natomiast pierwszy raz zwróciłem się na taką sytuację, żebym z internetu się tak naprawdę dowiedział, że nasz zawodnik, który 5 lat otrzymuje pensję, miał zapłaconych chyba 17 walk, policzył sobie miękko pi razy drzwi, już nie liczmy tych obozów, nie liczmy tych rzeczy jakichś medycznych, badań, ile kosztuje zapłacenie za 17 walk. I zapłacenie nawet niby niewielkich, ale jednak 60 pensji takiemu zawodnikowi. To są naprawdę duże pieniądze. I nagle po takiej sytuacji czytam w internecie, że gdzieś na Facebooku okazało się, że bez ustalenia ze mną, bez zgody swojego pracodawcy, nagle cały system pracy ma być wrzucony do góry nogami. Szczerze mówiąc, nawet słyszałem, że zawodnik X miał przyjechać do naszego trenera, z którym 5 lat pracował i z nim rozmawiać na ten temat. On nie dojechał. Do mnie też nie dojechał. Ja wszystko wiem to z internetu. Dodam jeszcze, że ten zawodnik X już ze 3 lata temu też próbował nam jakiś numer zrobić, mając lat bardzo, bardzo niewiele, a teoretycznie, czym się chwali i szczyci, dosyć dużo odpowiedzialność życiową, czy bardzo dużo odpowiedzialność życiową. Więc tym bardziej powinien poważnie traktować swoje źródło zarobkowania, swój zawód i ludzi bardzo, bardzo życzliwych. Ja myślę, że to dla psychologów, dla socjologów w ogóle temat zachowań wszystkich młodych ludzi, ale chyba szczególnie w sportach walki, gdzie te charaktery są mocne, gdzie zawodnicy są nie do końca przygotowani być może do podejmowania różnych życiowych decyzji, bo jednak większość czasu spędzi na sali treningowej, gdzie często się zdarzają doradcy. Ci doradcy może ich są dobrze, natomiast nie mają żadnego doświadczenia i najczęściej robią krzywdę zawodnikom, młodym zawodnikom. No, sytuacje są jakie są. Oczywiście może ktoś powiedzieć, że nikt nie jest święty, że gdzieś prawda jest pośrodku. No, fakt jest taki, że do dzisiaj nie odbyłem rozmowy na żywo ani jednego zdania z panem Przemysławem Rolskim, że on ma zamiar zmienić trenera, ma zamiar zmienić 5 lat przygotowań, które miał, tak dalej, dalej. To cała historia. To dosyć smutne, szczególnie, że myślę, że większość z kibiców się zgodzi, że miał tutaj ciężkie walki, które zdawał te egzaminy, dobrze boksuje, ma potencjał i myślę, że każdy by go chciał zobaczyć w jakichś kolejnych dużych walkach. Też zdecydowanie. Myśmy od wielu miesięcy rozmawiali o tym, że już czas na podniesienie poprzeczki i rzeczywiście taki był pomysł, no i takim podniesieniem poprzeczki miała być umowa, walka z Michałem Serwatką. Teraz wejdę w kolejną rzecz. Akcje tego typu, że mam spisany kontrakt na walkę, gdzie jest zagwarantowane minimum wynagrodzenia, polega na tym, że jeżeli jest walka wieczoru, tak dalej, to jest jeszcze jakaś większa przestrzeń do różnych rozmów. Jeżeli pan Runowski, o którym rozmawiamy, chciałem zorganizować galę w Słupsku, nikt nie był zainteresowany w mieście Słupskiego walką. Próbowałem. Mam na to dowody, dokumenty, maile, kontakty z panem prezydentem Słupska, Biedroniem, tak dalej, dalej. W ogóle nie był zainteresowany. Jeżeli jest inna gala, walka wieczoru, proponujemy zawodnikowi walkę zgodną z kontraktem, to ja nie bardzo rozumiem, dlaczego młody zawodnik, który krzyczy, że chce mieć walki, krzyczy, że chce mieć wyzwania, krzyczy, że chce w końcu więcej zarabiać, bo ma dużo kosztów, dalej, 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 to któryś się z rzędu odmawia. A potem się nagle okazuje, taka kontuzja, siaka kontuzja. Tą kontuzję przecież my Przemka znam, on miał wcześniej. Nie chciał leczyć się w Karolinie. Wyjeżdżał, przyjeżdżał, nie chciał przyjeżdżać do Warszawy. Proszę spytać świadków, trenerów naszych. Przecież to wszystko to jest cyrk. On już miał kontuzję, potem zdjęcie, on jeszcze w internecie na drążku się pociągał. To jest kontuzja nadgarstka. A ty walenia, to nie było mądra decyzja. A ty walenia młotem, to co, to nadgarstka nie uszkadza? I teraz jest i to jest właśnie przykład internetu. Młody człowiek coś tam palnie, na serdeczny zawodnik, najgłośniej krzyczący w internecie coś poprze, nic nie mając o czym pojęcia. No i nagle Wasilewski jest diabłem, tak? No. A Wasilewski siedzi tutaj w biurze, w zasadzie nie przychodzi, czeka na pana Rąskę, żeby przyjechał z nim porozmawiać. Nie przez Facebooka. I nie pisać bzdur, że zbieramy po 5 czy 10 zł jak na szatnie. Bo przecież Karolina Medical Center czeka. Pan Rąski to świetnie wie, za darmo. Najdroższy polski szpital dla sportowców. Cały PKO, wszyscy sportowcy tam siedzą. Dlaczego pan Rąski się nie zjawia? Bo się nie chce przyjechać. Łatwiej w Facebooku umieścić, dajcie po 5 zł szatniarzowi. Ja bym się wstydził po prostu. Zasubskrybuj kanał i bądź na bieżąco.